bardzo niewiele mówisz o swoim życiu prywatnym. W sumie to było bardzo duże zaskoczenie, jak pokazałaś swoje pierwsze zdjęcia z brzuszkiem. Niewiele wiadomo o twoim partnerze. Wiele osób myśli, że jest nim Oleg Sikora, oczywiście. Co ty na to? Nam nawet pasują takie plotki, no nam nawet pasują i tak sobie żartujemy, że może my kiedyś potwierdzimy to, po co tam, tak, niech sobie gadają. Ale nie, no oczywiście nie, jest Oleg Sikora moim przyjacielem, partnerem telewizyjnym, natomiast cieszy się z nowej roli, roli wujka. Powiedział, że jest niesamowita i że my musimy zagrać w jakiejś kolekturze, dlatego że ja jak sobie zaplanuję, tak mam. Mówiliśmy o moich planach, ja mu mówiłam, dzieliłam się, że chciałabym powiększyć rodzinę. I on mówi, no to po prostu jest niesamowite, tak jak chcesz, tak się spełnia, bo no, dosłownie co do dnia, co do miesiąca się spełniło. Także to jest niesamowite, tak jak zaplanowałam tam przy okazji porodu, tego, żeby na spacery chodzić, kiedy to będzie najlepiej, te miesiące, no to tak właśnie się stało, więc bardzo się Oleg Sikora cieszy, że będzie wujkiem. Czy możesz trochę ujawnić jakieś informacje o swoim partnerze? Wiem, że już mówiłaś troszeczkę o tym, ale kim on jest? No, mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwą rodziną, nie chcę niczego ujawniać i mam nadzieję, że jak najdłużej tak pozostanie. Rozumiem, że nie będziecie się pokazywać na ściankach, w miejscach publicznych razem. Nie jest tak, że w życiu się ukrywamy i chodzimy kanałami, ale na pewno na ściankach się nie będziemy pojawiać razem. Przynajmniej nie w najbliższej przyszłości, bo jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy. Nie wiadomo, jak się życie potoczy i co się w naszych głowach pojawi. Może kiedyś, ale na dzień dzisiejszy na pewno nie.